Jakby pani opisała stan właśnie psychiczny tych dziewczyn, które są głównymi bohaterkami powieści? Właściwie nie wiem, czy to może trójkąt, czy to opowieść o przyjaźni, ale również o pewnym rodzaju trójkąta. One wydają mi się na granicy jakiegoś obłędu, na granicy rozsypki. Ich dnie zlewają się, sny mieszają się z rzeczywistością, a to piją whisky, a to są na jakichś proszkach, coś udają tak, cały czas. Ale chyba zgodzą się ze mną państwo, że one są pozbawione jakiejkolwiek gęstości, że po prostu tak. To jest wszystko absolutnie jałowe. Ludzie bez właściwości. Że, że są absolutnie jałowe, infantylne, a wszystkie ich motywacje i dążenia są rodem z klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ja po prostu z tego języka, który wymyśliłam, ja nie potrafiłam wyłącznie... Takie osobowości się w nim mieściły. Ja w tym jakby moim laboratorium językowym to właśnie taki rezultat otrzymałam. To są osobowości, które nie są osobowościami tak naprawdę, realnie. No, są zredukowane do minimum. Takie po prostu osoby 1D. Ale jednocześnie strasznie bojaźliwe. Szczególnie ten chłopak, który właściwie wychodzi tylko raz na jakiś czas ze swojego mieszkania, żeby zrobić pranie. W ogóle to pranie, pralka jako taki motyw amerykański, bo wiadomo, że Amerykanie się spotykają przy pralce w domu. Dlaczego wszyscy są tam tacy zastraszeni? Fa boi się zbliżyć do kogokolwiek, zaprzyjaźnić się z kimkolwiek, a ten chłopak wręcz boi się w piątek wyjść wieczorem na miasto. Ja uważam, że to są patologie wielkiego miasta, że po prostu ludzie żyją w nieprawdopodobnej bliskości fizycznej, wręcz po prostu stoją na sobie, chuchają sobie w twarz, a przy tym nie potrafią nawiązać elementarnego kontaktu i wszyscy w środku po prostu boją się do szaleństwa. Tam jest jeszcze jeden ciekawy element tego świata pani książki, który mnie bardzo zafrapował. Tam jest też obsesyjny kult ciała, który właściwie chyba jest już teraz nieodłączną częścią tej cywilizacji konsumpcyjnej. No, jest on niesamowity, jeżeli wziąć pod uwagę jednoczesne tego ciała absolutne zaniedbanie, to znaczy brak świadomości, że ciało, które tak chętnie po prostu poddajemy rozmaitym zabiegom upiększającym, tak naprawdę nie istnieje w oderwaniu od ducha. I traktowane jako twór po prostu oderwany od ducha, po prostu ono gnije, ono się psuje. My nie mamy z naszymi ciałami żadnego kontaktu. To może nie jest jakby temat na rozmowę tutaj, ale... W cywilizacji, której obiektem kultu jest APAP, środki przeciwbólowe i wszystkie inne środki mające zapobiec kontaktowi z własnym ciałem, mające oderwać nas od swojego ciała i jakby zerwać komunikację z nim, gdyż ona oznaczałaby cierpienie. Konfrontację z bólem. Konfrontację z niewygodą, z jego cierpieniem. Po prostu nie mieści mi się to w głowie, że te dwie rzeczy dzieją się równolegle. Obsesja ciała i jednoczesne odcinanie się od niego. Czy to są ludzie, którzy cierpią na przesyt? Po prostu już mają tego wszystkiego wokół tyle, że się zagubili? Ja takie miałam trochę wrażenie. Na pewno nawet na poziomie stylistycznym ta książka jest taką próbą odnalezienia się gdzieś w takim gigantycznym po prostu kotle, chaosie i w takiej kakafonii po prostu i wydaje mi się, że taka jest współczesność, po prostu jest natłokiem, nadmiarem i chaosem niezgadzających się elementów, w którym po prostu nurkujemy, usiłując wyłowić cokolwiek wartościowego. A jak pani się w ogóle chroni przed tym, przed tą ilością bodźców, telefonów, tych środków kontaktu? Domyślam się, że kiedyś pisarz mógł się zaszyć w jakiejś chatynce, a teraz... Z gitarą. Góralski, przy ognisku, a teraz jest i Facebook, i Twitter. Czy pani z tego wszystkiego korzysta i tam... Nie. Ja jestem bardzo analogowa i w ogóle uważam, że
jeżeli żywi się jakąś niechęć do odosobnień psychiatrycznych, to należy bardzo dbać o swoją higienę taką psychiczną i umysłową i unikać komputerów nawet na takim poziomie po prostu energetycznym. Przecież one wydzielają gigantyczne promieniowanie. I po prostu uważam, że bardzo trzeba o siebie dbać i unikać wszystkiego. Ale mam takie poczucie, że mogę się mylić, ale że ta ucieczka w inne realia jest też w jakimś stopniu ucieczką od tego, co pani kiedyś nazwała w wywiadzie, że wszyscy w Polsce mamy na twarzach minę mać. Ja uważam, że Polska jest bardzo trudnym orzechem do zgryzienia. Jest bardzo ciężkostrawnym państwem. Przecież tu jest bardzo, bardzo takie śmiertelne. I cały czas usiłuję nagryźć tę rzeczywistość. I nawet jeżeli przebieram ją w amerykańskie jakby rekwizyty i nadaję temu wszystkiemu amerykański akcent, to i tak cały czas piszę po polsku i do pewnego stopnia o Polsce. Po prostu potrzebuję i zawsze potrzebowałam, żeby pisać, takiego zastosowania na sobie, takiego triku, takiej zmiany perspektywy, żeby móc spojrzeć na to wszystko z zewnątrz. W pewnym momencie poczułam się zbyt uwikłana w tak zwane tu i teraz, zbyt uwikłana w sprawę polską, zbyt pociągnięta do odpowiedzialności za komentowanie na bieżąco. Została pani w pewnym momencie nawet jakimś sztandarem prawicy. Sztandarem prawicy? No próbowano mnie na niego wciągnąć, tak to nazwijmy. Masłowska pisze Rymkiewiczem. Ale taki szczerze tytuł. Mówiąc, wolałabym być wciągnięta na sztandar prawicy niż ciągle po prostu niż to ciągłe swoje sflaczałe i pozbawione przekonania powiewanie na sztandarze lewicy. Natomiast jeśli literatura jest prawicowa, to pani sztuka między nami dobrze jest bardzo prawicowa, bo jest za wspólnotą i za tradycyjnymi wartościami, tak można powiedzieć. Ja jestem za tradycyjnymi wartościami, bo wydaje mi się, że nietradycyjne wartości się nie sprawdzają. No pani, o tym jest moja książka. W pani książce jest właśnie bardzo dużo na ten temat. W każdym razie ja po prostu poczułam się tą rolą bardzo zmęczona i poczułam, że rzeczywistość polska staje się dla mnie kompletnie przezroczysta i że po prostu muszę spojrzeć na nią z innego miejsca, muszę na nią spojrzeć jakoś poszukać jakiegoś triku, żeby móc ją znowu nakuć. Ale z drugiej strony, jakbyśmy mieli na twarzach zamiast mać napisane my life is well balanced, hello, how are you, to może to też byłoby mało inspirujące. Wydaje mi się, że no oczywiście Stany są krajem ekstremalnie robaczywym. To jest dla mnie absolutnie oczywiste. Wydaje mi się, że to mać wypisane na naszych twarzach ma swój w ogóle, to czyni to miejsce ciekawym, może. ma swój turpistyczny wdzięk. Aczkolwiek wydaje mi się, że w ogóle jest tak, że niemalże z dnia na dzień coraz ciężej tu się żyje. Wszyscy jeszcze bardziej wyrzekają po prostu na to, co się dzieje. I oczywiście dla pisarza to jest zawsze ciekawe, ale nawet ciekawiący się tym pisarz przeżywa od czasu do czasu kompletne znużenie i opad rąk. A pani powiedziała, że jest pani analogowa, a cieszy się pani, że ludzie się tak dzielą twórczością w internecie i że książki trafiają w ciągu kilku dni na wiadomo jakie pirackie strony i później ludzie się nimi wymieniają, czy... Oczywiście, że się nie cieszę, bo to oznacza, że będę musiała zacząć liczyć moje samochody i nie jeść sushi. Ale te zmiany są nieuniknione, po prostu... Ja myślę, że istnieje coś takiego jak styl Doroty Masłowskiej, rozpoznawalny. I co mnie zaskoczyło, tego jest tu stosunkowo mało. Jakby pani troszkę chciała zmienić styl, nie wiem dlaczego, czy po prostu, czy to materia to powoduje,
Czy panią już to trochę znudziło pisanie Masłowską? Nie, proszę mi uwierzyć, że po prostu po tym wszystkim, co pisałam, po tym po prostu wykręcaniu wieloletnim języka polskiego na lewą stronę, dla mnie brak eksperymentu jest eksperymentem, że po prostu u mnie konieczność, znaczy coś to sobie narzuciłam, jakaś taka poprawność językowa, czy uroda pewna języka, która jednak w tej książce się pojawiła, tak przynajmniej ja myślę. Była dla mnie po prostu wyzwaniem i też eksperymentem, ale ja to też absolutnie odczuwam jako stylizację. To po prostu ta książka jest wystylizowana na książkę normalną. A wie pani, jaki jest problem z taką stylizacją? Że trochę jak z mydełkiem fa, aha, że Marek Koterski i Marek Kondrat napisali mydełko fa jako pastisz disco polo, a ludzie uznali, że to jest przebój disco polo. I tutaj też nie każdy czytelnik zrozumie, że to jest żart i bardzo duży nawias. Ale czy ja mogę się tym martwić? Czy ja powinnam się tym martwić? To jest problem tych czytelników. No, ale potem się okaże nagle, że Dorota Masłowska pisze literaturę kobiecą i rywalizuje z Katarzyną Grocholą. Wątpię. Wydaje mi się, że za dużo jest tam wątków takich, za dużo obrzydliwości jest w tej książce, żeby mogła ona zostać wzięta za literaturę kobiecą. Pani pierwsze książki to były po prostu wielkie sukcesy też rynkowe, kinematograficzne. Zastanawiałam się, czy pani nie odczuwała teraz jakiejś takiej presji, że kolejna książka to musi dogonić tę pierwszą i drugą. Czy pani się nie czuła trochę tak jak tenisistka, która za bardzo się stara na korcie i strasznie trzyma mocno tę rakietę? Nie mogłabym szczerze powiedzieć, że jakby tworzenie tej książki było pozbawione tego typu przeciążeń psychologicznych. Oczywiście jakby one się pojawiają, ale ratuje mnie chyba to, że okresy tej swojej takiej największej popularności czy tego, że moje książki okazywały się bestsellerami i kupowało je strasznie dużo ludzi, ja je wspominam bardzo źle, bo to jest rodzaj sławy, która mnie kompletnie nie interesuje. I w momencie, kiedy książka trafia na listy bestsellerów, kupują to się ludzie, którzy nie powinni jej kupować, to znaczy którym ona nic nie da, którzy ją właśnie zrozumieją opatrznie albo po prostu potwornie się wkurzą, że wydali pieniądze na coś, co nie powinno było trafić na ich półkę. Więc jakby ja nie czuję się zobowiązana do pobijania żadnych rekordów sprzedawalności, bo zwyczajnie z doświadczenia wiem, że sprzedać można wszystko, tylko to jest kwestia pewnej odpowiedzialności wobec ludzi, którzy to kupią. I jakby ja nie chcę wciskać nikomu czegoś, z czego on nie odniesie korzyści. Więc z tym nie zamierzam walczyć. Na pewno czuję jakieś takie brzemię po prostu, że ciągnę za sobą ciężar okropnego dziecka, ale z kolei podejmowanie nowych wyzwań i jakieś takie zmaganie z tym talentem jest dla mnie na tyle pochłaniające i na tyle jestem sama ciekawa jego efektów, że po prostu to gdzieś tam schodzi na drugi plan, te kwestie, nie wiem, wizerunkowo, medialno, nie wiem, jak je jeszcze nazwać. Jaka była dla pani cena sławy? Bo to mnie zawsze intrygowało, bo pani odniosła gigantyczny sukces, kiedy miała pani 19 lat. Myślę, że było pani wtedy bardzo trudno. Jeszcze potem czytałem nawet, że, co mnie zdumiało, proponowano pani nawet udział w reklamach, wszyscy patrzą pani na ręce. Stała się pani jakimś w ogóle bytem niezwiązanym z panią. Po prostu Dorota Masłowska nagle była po prostu wszędzie jako jakiś taki symbol, nie wiem, młodej literatury czy ambitnej prozy młodej. Aha. No jeśli dołożyć do tego jeszcze fakt, że moim wydawcą był właśnie Paweł Duniwąsowicz, który jakby też za bardzo nie umiał obsługiwać tej eksplozji, która ówcześnie pojawiła się w naszym życiu, to łatwo sobie wyobrazić, że to nie był najłatwiejszy i najlepszy okres mojego życia i że na pewno cena, którą za to zapłaciłam, była ogromna i że jakby wiele lat po prostu biedziłam się z konsekwencjami psychiatrycznymi takiego obrotu rzeczy. Natomiast nie potrafię jakoś tego teraz wartościować jednoznacznie negatywnie, bo mimo wszystko jestem zadowolona, że po prostu mogę zarabiać pieniądze na tym, co kocham robić. Wydaje mi się, że to jest bardzo duża wartość w życiu i codziennie to błogosławię.
Ja mam jeszcze pytanie od naszych czytelników, naszych słuchaczy i czytelników z Facebooka z naszej strony, księgarnia.pl. Czy zgodziłaby się Pani, czy zaryzykowałaby Pani taki eksperyment, że tak jak Radiohead, umieściłaby Pani swoją książkę w sieci za kto ile zapłaci? Tak. Tak, gdybym miała akurat jakieś zapasowe pieniądze na koncie i po prostu chleb w chlebaku i ser w lodówce i policzyłabym wszystkie swoje samochody, których nie mam i wyszłoby mi zero, to tak, zgodziłabym się na to. Wydaje mi się, że to jest uczciwe postawienie sprawy.